Radio Conchita. Będą musieli zmierzyć się z Państwa opiniami i pytaniami. 7 razy Radio Conchita mówi. Kalcie. Ja? Kalcie jasno. 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 Trzeba konkretnie widzieć, trzeba perspektywnie widzieć, bo to jest nieboże, no. Wyrażenie związane z imieniem Bożym. Alleluja, Halel, Halic, Halleluja. Tak, Halcie Jachwę. A tu Jach w formie skróconej występuje. Halcie Jachwę. Nie zaczynamy. 24 minęła 14.30. Szatan wypowiada szarpiec. Zwolnienie dyscyplinarnie z lotu mogą wrócić do pracy w dowolnym momencie, potwierdza rzecznik polskich linii lotniczych LOT Adrian Kubicki. Nad ranem po ponad 7 godzinach negocjacji z zarządem spółki związkowcy z LOT-u zawiesili strajk do poniedziałku do godziny 14. Po wstępnych negocjacjach ustalono, że do pracy mają zostać przywróceni szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik, szef Związku Zawodowego Pilotów LOT Adam Rzeszot oraz 66 osób zwolnionych w trybie dyscyplinarnym. Adrian Kubicki deklaruje, że LOT jest gotowy na powrót pracowników. Mogą wrócić do pracy właściwie w dowolnym momencie. Teraz, jeśli zgłoszą się na zaplanowane loty, to te loty będą mogli wykonać. Jeśli chodzi o jakieś kwestie techniczne, czyli odblokowanie dostępu do różnych systemów załogowych, to to się właśnie teraz dzieje. Dokumenty, które będą poświadczały to, że te osoby wróciły do pracy, są już przygotowane, więc to jest już tylko tak naprawdę kwestia techniczna. Zakładamy, że zgodnie też zresztą z komunikatem związków zawodowych, te osoby fizycznie, realnie wrócą do pracy najczęściej jutro, być może część z tych osób dzisiaj wieczorem. Delegacje zarządu spółki i związkowców wrócą do rozmów pojutrze rano. Przed siedzibą LOT OPZZ zorganizował pikietę solidarnościową, w której uczestniczy kilkadziesiąt osób. Na polskim honorowym cmentarzu wojskowym w Osterhout pod Bredą oddano hołd żołnierzom 1. Polskiej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Uroczystość rozpoczęła obchody 74. rocznicy wyzwolenia Bredy i okolicznych miejscowości przez polskich żołnierzy. 29 października 1944 roku żołnierze generała Maczka, wyzwalając Bredę, otworzyli drogę w kierunku Mozy. Do żywych. Uroczystości wzięli udział weterani 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Władze i mieszkańcy Osterhouta, burmistrz Osterhouta Marcel Fratzel podkreślał, że to żołnierze generała Maćka doprowadzili do wyzwolenia miasta, poświęcający swoje młode życie. Nigdy tego nie zapomnimy. Były żołnierz generała Maćka, major Janusz Kołkowski, prezes środowiska 1. Polskiej Dywizji Pancernej, mówi, że weterani przyjeżdżają na uroczystości do Holandii, by uczcić ważne zwycięstwo i oddać hołd poległym kolegom. Przede wszystkim to jest nasza powinność opowiadać się nimi co roku. Zawsze to budzi smutek. A mieszkający w Holandii podporucznik Edward Szczerbiński wspominał walki o Osterhout. Tutaj na tym kanałach to tam właśnie było trudno. Są pezy, zrobili most, miał bardzo dużo zginęło. W walkach o Osterhout poległo około 40 polskich żołnierzy. Osterhout, Witold Banach, Polskie Radio. W centrum Bredy odbędzie się także uroczystość składania kwiatów przy tablicy poświęconej żołnierzom 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Arabia Saudyjska sama chce osądzić podejrzanych w sprawie śmierci dziennikarza Jamala Khashoggiego. Według saudyjskiego szefa dyplomacji postępowanie w ich sprawie przeprowadzone będzie w Królestwie. To reakcja na turecki wniosek prokuratury w Stambule o ekstradycję 18 Saudyjczyków aresztowanych w tej sprawie. Turecki wymiar sprawiedliwości oskarża ich o zaplanowanie barbarzyńskiego morderstwa i stosowanie tortur. Obywatele Arabii Saudyjskiej pojawili się w stolicy Turcji w momencie, gdy do saudyjskiego konsulatu wszedł opozycyjny dziennikarz. Minister spraw zagranicznych Królestwa Adil Al-Jubeir, przebywający w Bahrajnie, podkreślił, że obywatele saudyjscy muszą zostać osądzeni w Arabii Saudyjskiej. Minister dodał również, że Znowu ten telefon, kurwa twoja na... A całą sprawę nazwał kurwa twoja histerią, która nadwyrężyła stosunki Rijadu z Zachodem. Jamal Khashoggi, współpracownik Washington Post, krytykował w swoich materiałach saudyjskie władze. Zginął 2 października, gdy wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule. Jego ciała dotąd nie odnaleziono. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj.
Po dwóch tygodniach od zaginięcia dziennikarza władze w Rijadzie przyznały, że Khashoggi nie żyje. W sprawie aresztowano 18 osób, zwolniono także część tych odpowiedzialnych za saudyjskie służby specjalne. Poznaniacy mieszkający w Warszawie zamierzają odnowić kwatery powstańców wielkopolskich na stołecznych Powązkach. Kwatera powstańców wielkopolskich i śląskich na wojskowych Powązkach od dziesięcioleci nie była remontowana. Teraz wymaga gruntownej renowacji, mówi koordynator akcji Jan Zujewicz. Uczniowie ponad 50 szkół z Łodzi i okolic porządkują groby na starym cmentarzu. Młodzież sprząta przede wszystkim te nagrobki, którymi od lat nikt się nie zajmował. Co tutaj jest do zrobienia, powiedzcie? No, oczywiście po pierwsze usprzątnąć wszystkie liście, zebrać wokoło i też no, grób jest złożony z liści, więc też się trzeba usprzątać. Tak. Dużo czasu wam to zajmie, jak sądzicie? Trochę no, już. Trochę już to zajęło. Jeszcze trzeba umyć wszystkie tutaj części marmurowe. Chcieliśmy jakby wesprzeć też cmentarz, pomóc też innym w wolnym czasie. Chcieliśmy po prostu jakby się zaangażować też do tego. Porządki odbywają się na wszystkich trzech częściach najstarszej łódzkiej nekropolii – katolickiej, ewangelickiej i prawosławnej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe. Sylwia Urban. W austriackim Zelden rozpoczął się sezon Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Dziś na trasie Giganta jeździły panie. Wygrała francuska Tessa Worley przed Włoszką Federiką Brignone i obrończynią kryształowej kuli Amerykanką Mikaelą Shiffrin. Maryna Gąsienica Daniel niestety nie ukończyła pierwszego przejazdu. Jutro Gigant mężczyzn z udziałem Szymona Bębenka. Wszyscy trzej reprezentanci Polski, którzy zaprezentowali się dzisiaj w Budapeszcie w przedpołudniowej serii walk podczas zapaśniczych mistrzostw świata w stylu klasycznym, musieli uznać wyższość rywali po jednostronnych pojedynkach. Jako pierwszy w najcięższej kategorii 130 kg odpadł Rafał Krajewski. Następnie z mistrzostwami pożegnał się Iwan Nylipiuk w wadze 77 kg i jako ostatnim odpadł Marcin Olejniczak, który w kategorii 97 kg przegrał przez przewagę techniczną aż 0-9 z reprezentantem Serbii Michailem Kajalą. Być może wieczorna seria walk będzie bardziej udana dla naszych reprezentantów, a właściwie dla jednego, Geworga Sahakiana, który powalczy o brązowy medal w wadze 67 kg. Jego rywalem będzie Chorwat Daniel Janecić. Jelina Świtolina awansowała do finału tenisowego turnieju mistrzyń w Singapurze, który kończy tegoroczny sezon. W półfinale Ukrainka pokonała Holenderkę Kiki Bertens 7-5, 6-7, 6-4. O tytuł będzie jutro grać ze zwyciężczynią pojedynku między Amerykanką Sloane Stephens i Czeszką Karoliną Pliszkową. Ten mecz właśnie trwa. Pierwszego seta wygrała Pliszkowa 6-0. Dzisiaj odbędą się trzy mecze 13. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 15.30 Wisła Płock zagra z Piastem Gliwice, o 18.00 Lechia Gdańsk z Arką Gdynia i o 20.30 Pogoń Szczecin z Lechem Poznań. Były piłkarz Lecha, a obecnie kapitan Pogoni Kamil Drygas przyznał, że dzisiejsze spotkanie nie wywołuje u niego większych emocji. Pomocnik zapewnił jednak, że celem jego zespołu jest zdobycie trzech punktów. Nie traktuję tego meczu jakoś szczególnie. Jest to mecz jak każdy inny. Gramy u siebie i chcemy ten mecz wygrać. I nie ma co znaczenia, czy to jest Lech, czy jakaś drużyna. Na pewno Gytkiewicz strzela większość bramek dla Lecha. Zwracaliśmy na to uwagę, analizowaliśmy to wszystko. Także myślę, że wiemy, cała drużyna wie, co ma robić. No i myślę, że będzie dobrze. Lech to wiadomo jest czołówka ligi w każdym sezonie. Ale w tym sezonie też mają swoje problemy i będziemy chcieli to wykorzystać. Jednak niezależnie od wyniku tego spotkania liderem tabeli po 13. kolejce pozostanie Jagiellonia Białystok. Przypomnę początek meczu Pogoni z Lechem o 20.30. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jakim prawem? A Dowczyk dzisiaj naszym gościem jest pan Rafał Ziemkiewicz. Witam serdecznie. Publicysta, pisarz. Panie Rafale, zaprosiłem pana, bo zdarzyło się coś, czego nie przewidziałem. Nasze słuchacze pewnie pamiętają, ale ja, szanowni państwo, z panem Rafałem troszeczkę tak przekonnie założyłem się, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości odmówi w ogóle przyjęcia tej sprawy, którą skierowała Komisja Europejska do niego. I nie wyda żadnego wyroku, a tutaj nagle pojawiło się nawet zabezpieczenie. A powiem, dlaczego byłem przekonany o tym. No dlatego, że przez 5 lat studiowałem prawo i ostatnio przed tamtym programem poczytałem sobie
umowy, które Polska podpisywała, jest traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. On ma tak naprawdę jeden bardzo ważny artykuł, który mówi, co należy do wyłącznej kompetencji Unii Europejskiej i co należy do łącznej kompetencji Unii Europejskiej z państwami członkowskimi, i tam nie ma wymienionego systemu prawnego i sposobu funkcjonowania systemów prawnych w państwach europejskich. Dlatego byłem przekonany, że ten Trybunał, stojąc na zgodnie z literą tego traktatu, tego nie zrobi. Ale pan Rafał Ziemkiewicz miał rację, dlatego oddaję mu głos. To jest artykuł 4, jeśli pamięć nie myli chyba. Co ja mogę powiedzieć, że pan zaraz wszystko wyjaśnił, bo jest prawnikiem, w związku z czym spojrzał na to od strony prawa, a jako komentator polityczny spojrzałem na to od strony polityki, dlatego założyłem, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest organem politycznym i będzie się kierował potrzebami politycznymi. A prawo jest narzędziem, które stosuje. No tak jak jest, powiedzmy, polityka rolna, która polega na tym, że się ustala ceny w rolnictwie, i polityka przemysłowa, która polega na tym, że się ustala i gdzie budujemy fabrykę, którą fabrykę zamykamy, czy dusimy cłami. To ta jest jej polityka prawna, która ustala, jakimi przepisami i artykułami się posłużymy. No, to jest, napisałem w momencie, kiedy w internecie, w momencie, kiedy to wyszło, to orzeczenie, że chyba mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że Trybunał zaczął właśnie demontaż Unii Europejskiej. Znaczy zaczął jej rozpad po prostu, bo jeżeli za zabezpieczeniem, które oznacza, że Trybunał uznał się prawem kaduka władny decydować o tym, czy Polsce wolno, czy nie wolno reformować swoje sądy w taki, a nie inny sposób, czy to jest zgodne z normami unijnymi, czyli uznał, że są jakieś normy unijne, które nawet jeśli nie jest to eksplicite powiedziane i nawet implicite ujęte w traktatach, to jednak z ducha Unii Europejskiej wynika, że są nadrzędne. No to jeżeli za zabezpieczeniem pójdzie wyrok, no to na to będą reakcje kolejnych państw członkowskich, które wiedzą, że no na razie sobie Trybunał, on sobie pozwala, bo z Polakami, bo Polska nie ma dobrej prasy, bo się nikt za nią nie ujmie, bo w Polsce jest silna opozycja współczesnych branickich i potockich i sprzymierza się w związku z tym z elitami europejskimi przeciwko rządowi własnego kraju. No ale precedens zostanie stworzony i tym precedensem można uderzyć na przykład we Włochy, można uderzyć w Hiszpanię na przykład, można uderzyć w Austrię. No przecież oni ślepi nie są. Będą się teraz zastanawiali, jak się przeciwko temu obronić. Pewnie będą podejmować ustawy, uchwały wzorem Niemiec, gdzie takie jest niepisane właśnie ten stan, nie do końca wypowiedziane, że niemiecki sąd konstytucyjny uznał, że prawo ich niemieckie jest nadrzędne nad wspólnotowym, dlatego nie wykonuje zasady orzeczeń TSUE i jeszcze tam 70 parę tych orzeczeń niewykonywanych na SBA i to zostało tak odłożone na przysknięcie. No dobra, Niemcy to Niemcy, prawda, zostawmy. Sprawa jest w załatwianiu, jak mówił prezes Dyzma, nie będziemy na nich naciskać. Zaczną po prostu, no kolejne prawa się, kolejne kraje zaczną się wysuwać spod tej kompetencji Trybunału. Fakt, że mamy inną zupełnie sytuację, gdzie w Niemczech Trybunał Niemiecki orzekł, że prawo niemieckie jest ponad europejskim, a w Polsce Trybunał Konstytucyjny za czasów pana Rzeplińskiego już zdążył służalco orzec, że prawo europejskie jest ponad prawem polskim. To też może być wzięte pod uwagę przez TSUE. No ale to tak w największym skrócie. Ja uważam, że to akcja polityczna, ona z prawem po prostu nie ma wiele wspólnego. Najpierw przyszło zadanie do wykonania, a potem się zaduma, jakich paragrafów użyć w uzasadnieniu. A ja tu bym chciał jednak wrócić do tych regulacji prawnych, bo to też trzeba państwu powiedzieć. Unia Europejska to jest cały czas organizacja międzynarodowa i tak naprawdę kwintesencją tych umów, które przez państwa były podpisywane w Unii Europejskiej, to są rabaty, tak zwane ustępstwa na rzecz różnego rodzaju państw. I mistrzem świata chyba w tych ustępstwach była Wielka Brytania, znaczy ona sobie wydzierała te ustępstwa od Unii i tak długo męczyła tych negocjatorów, aż uzgodniła to, co chciała. Tylko Polska tutaj też zrobiła taki dość ważny krok, ponieważ my podpisaliśmy protokół brytyjski. To jest następny dokument chyba, który ktoś przeoczył. On również wyłącza stosowanie co do sądów tego traktatu. I ja powiem zupełnie szczerze, obawiam się, bardzo się obawiam tego, bo to za moment będzie oznaczało,
No to które z tych zapisów, które Państwa podpisują, będą tak traktowane i jak to będzie w ogóle funkcjonowało, bo my mamy jeszcze przecież taki inny sąd, który nie jest sądem unijnym, ale to jest ten słynny Trybunał w Strasburgu. I co to się dalej będzie działo, bo to tak naprawdę to jest jakiś, obawiam się, początek końca pewnego stabilnego układu prawnego, jeżeli to rzeczywiście się zrealizuje. I jest rzeczywiście ten problem, który Pan powiedział, że ileś tych wyroków ETS-u nie jest wykonywane i Niemcy nie są jedynym krajem, który go nie wykonują. Niemcy są rekordzistami i Niemcy są jedynym krajem, który otwarcie jakby, no może nie tak wprost do konkretnego wyroku, ale otwarcie zadeklarował, to znaczy konkretnie ten wyrok Trybunału Niemieckiego, właśnie orzeczenie Trybunału Niemieckiego, takie było, że oni nie uznają tych traktatów za nadrzędne, a Unia uznała, ale one są nadrzędne, dobra, nie mówmy o tym. No taki właściwie taki był, zostawmy sobie to na po podwieczorku, porozmawiamy. No tak, ale na razie nie ma podwieczorku. Polska konstytucja też mówi wyraźnie, że konstytucja jest nadrzędna, prawda, nad polskimi ustawami są umowy międzynarodowe. Więc umowy międzynarodowe, no więc jeżeli będziemy czytać literalnie te umowy międzynarodowe, no to bardzo trudno by było znaleźć właśnie kompetencje tego ETS-u w tej konkretnej sprawie. Więc, no ja przepraszam, bo nie chcę urazić ani szanownego mecenasa, ani innych prawników, ale ja mam wrażenie, że tutaj te normy prawne są wtórne, wrócę do tej tezy, wobec decyzji politycznych. No najpierw król, cesarz, prawda, podbija jakieś państwo, a potem wzywa jurystów i mówi, teraz mi tutaj wywiedźcie prawa do korony tego państwa, że one do mnie się należą. I czy tam siadają, biorą jakieś prawo salickie, stare generalowie i kombinują, że słusznie najechał to królestwo. No, że tak w dawnych czasach bywało i troszkę się tak właśnie dzieje w tej chwili w Europie. Znaczy, o tym, że pewna konstrukcja europejska, której wyrazem był ten system prawny traktatów wspólnotowych, się przesiliła i zdezaktualizowała, no to wielu autorów mówiło, na przykład tak, że ten, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, pan Steinmeier, czyli niemiecki były czy obecny minister spraw zagranicznych, zamieścił rok temu taki artykuł na temat stosunków niemiecko-amerykańskich, ale de facto był to artykuł o Nowym Ładzie w Europie i o tym, że Niemcy i Ameryka są skazane na konflikt, a Europa właściwie idzie w kierunku takiego powtórki z Ładu Wiedeńskiego, powrotu do ducha tego traktatu 1815 roku, z pewnymi poprawkami, oczywiście nie ma Austro-Węgier na przykład, co jest dużą tutaj luką w tym układzie politycznym nowym starym, które Europa kształtuje. Ale w każdym razie jak gdzieś tam mam wrażenie, że jakieś gremia stwierdziły, że trzeba tę konstrukcję rozpiąć. To znaczy, że nie wytrzymają w tym nowym układzie tak idealistycznie pomyślana konstrukcja, jaką było połączenie Europy Środkowej z Zachodnią na równych prawach. Trzeba to rozpiąć. Ta Europa Środkowa jest drugiej kategorii, czy też drugiej prędkości obszarem. Trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, żeby system urealnić w stosunku do rzeczywistych możliwości, czyli centrum i peryferie. I dalej to jest kwestia po prostu zbierania haków. No jakby odwrotna jest kolejność, jak się podaje. To nie jest to, że Polska zrobiła coś takiego złego, że Trybunał musiał zareagować. Bo Polska nie zrobiła nic już, pomijając dyskusję, że te czy w ogóle zasadnie nic gorszego niż Hiszpania, na przykład w Katalonii nie zrobiła. A ja muszę tutaj powiedzieć jedną rzecz, że tak samo taki sam mechanizm prowadzono kiedyś w jednym z sądów unijnych, też chcąc pozbyć się sędziów, skrócono im po prostu okres możliwości orzekania. To samo zrobiono, żadnych krzyków nie było, mówiąc tak zupełnie językiem. Dobrze pamiętam, że Paweł VI został ostatnio beatyfikowany, zdaje się, czy nawet kanonizowany, czyli właśnie Paweł VI z kolei tak się posłał kardynałów konserwatywnych, żeby przeprowadzić te rozmaite reformy. Pożal się, Boże, szkodliwe w moim zdaniu, a już nie będziemy teraz o tym dyskutować, w każdym razie, że reformy prawa kanonicznego Soboru Watykańskiego II, to po prostu nagle wprowadził wiek emerytalny i pozbył się kardynałów konserwatywnych, żeby większość w tym kolegium mieli tacy kardynałowie pozytywni, bardziej tęczowi, czy może bardziej lawendowi, bym to powiedział. Więc oczywiście, że sposób
osób z tym z wiekiem emerytalnym nie jest niczym nowym i niczym wcześniej w Europie nie stosowanym. No, powiem, to nie jest tak, że Polska zrobiła coś strasznego. To jest tak, że po prostu, jak to mówiło się w sferach społecznych, z których się wywodzę, kto chce psa uderzyć, to znajdzie kija zawsze. No i tym kijem akurat się okazał ten wiek emerytalny, bo on chyba rzeczywiście był delikatnie mocno nieroztropny w sposób. Nie wiem, czy rzeczywiście to było w polskim wymiarze sprawiedliwości. Najważniejsze było to, żeby tych 6 czy 7 dziadków z Sądu Najwyższego wysłać na emerytury i panią Gerzow już teraz, zamiast ścierpieć ją jeszcze przez 2 lata. W końcu tam były chyba ważniejsze rzeczy są do wykonania w wymiarze sprawiedliwości. Ale jest taki pretekst. I ten pretekst będzie używany, bo chodzi o to, żeby całą Europę przekonać, że ten rynek, ale pisała o tym, od takiego wystąpienia, kiedy to Kulikow chyba w Wiedniu na jakiejś konferencji międzynarodowej nagle złożył deklarację, że Związek Sowiecki jest gotów przestać na neutralizację, na Europy Środkowej, czyli że tutaj te kraje się będą mogły demokratycznie. Której skutkiem była pierestrojka i rozpad Związku Sowieckiego. Ale oczywiście to nie była koncepcja rozpadu. Gorbaczow nie zamierzał zlikwidować Związku Sowieckiego, on go chciał uratować. I wreszcie temu miała służyć koncepcja przekształcenia imperium, podzielenia imperium na twardy rdzeń, gdzie komunizm miał pozostać, i na miękkie pogranicze, gdzie już ten system rozluźniono. Więc troszkę analogicznie jest ta koncepcja Europy dwóch prędkości, taka Unia w Berlinie, Paryżu. No, Londyn bryknął, ale jest możliwe, że będą tam głosować do skutku, aż wygłosują to, czego się po nich oczekuje. A i taka niedounia tutaj w tej strefie, która po prostu tak naprawdę no, jest powrotem do takich kolonialnych wzorców XIX-wiecznych. My jesteśmy w tej chwili postrzegani jako taka potencjalna kolonia, która ma mieć oczywiście jakąś swoją autonomię, jakiś swój parlament, ale przede wszystkim ma podlegać eksploatacji ekonomicznej, zasilać te tereny metropolii, która to metropolia za to się będzie odwdzięczała nam, że nas będzie cywilizowała, my jej będziemy dostarczać ludzi, których jej brakuje, bo nie chce im się mieć własnych dzieci, już żeśmy tę rolę odegrali, oddając miliony obywateli, my będziemy im dostarczać pracy, my będziemy im dostarczać takich różnych mniej skomplikowanych usług, a oni nam w zamian będą przysyłać rozmaite umoralniające nas i cywilizujące nas wytyczne, które z nas uczynią kiedyś prawdziwych Europejczyków, ale to kiedyś. Nie tak od razu. A tak wracając do prawa, to się zastanawiam, co się dalej stanie, bo przed tym sądem zawisł jednak spór. I teraz tak naprawdę są... No niestety ten spór jest chyba zero-jedynkowy, bo są dwie możliwości. Albo Polska będzie procedowała i uzna tą jurysdykcję, czyli już uzna, że ta umowa i te odstępstwa nie istnieją, albo nie. Tylko tak naprawdę z punktu widzenia jakiejś pewności obrotu to trzeba spojrzeć jeszcze dalej i się zastanowić nad tym, co może dalej się stać, bo my już mamy pewien problem z tymi naszymi tirowcami, którzy jeżdżą po całej Europie, wywalczyli sobie ten rynek i nagle pan Macron powiedział, że oni się nie podobają i są już tam jakieś prace delegowane i tak dalej i się zaczyna jakaś gra właśnie prawna, jak gdyby ten wolny rynek przestaje działać, ale mnie najbardziej interesuje jednak taki aspekt stricto prawny. Jak to będzie, jak to dalej będzie mogło funkcjonować, bo jeżeli to orzeczenie ETS-u zakończy się tak jak to zabezpieczenie, to de facto sąd w Unii Europejskiej zmieni ustawę polskiego parlamentu. No oto jest gra. Właśnie, tak. I podpis prezydenta. Ja mam wrażenie, że w całej tej kadencji unijne centrum, Komisja Europejska, ale teraz właśnie w tę rolę weszli sędziowie, stara się rozepchnąć swoje kompetencje. Znaczy ta komisja, która w
traktatach jest takim sekretariatem wykonawczym z kompetencjami koordynowania rozmaitych polityk wspólnotowych, poczuła się rządem ponad rządami państw. I teraz Trybunał Europejski poczuwa się trybunałem ponad prawami państw członkowskich. Gdyby z tym wyskoczyli tam, no wiem, do Włoch albo do Brytyjczyków, nie mówiąc o Niemcach, to by dostali w nocha po prostu i by byli jazda. To nie jest wasza kompetencja, wypchajcie się. Ponieważ skoczyli z tym na Polaków, no to Polacy myślą, być może się ugną. No. Ja też myślę, że w tym wszystkim to jest wielowymiarowa układanka. Gdzieś w tym była taka przysługa. Przepraszam, że akurat w przeddzień wyborów tak sobie ta pani Rosario coś tam zapomniała. Na ten przypadek to ja też nie wierzę, tak, bo ja słyszałem tydzień wcześniej, że już... Takie będzie to postanowienie. Przed dzień wyborów w Polsce przechodziła z tragarzami i rzuciła, prawda, taki kwitek z tego, po którym się, który zmobilizował. No ale okazało się, że tak mniej więcej ta mobilizacja w Warszawie, Poznaniu, może jeszcze paru miastach. Ale przecież to było też takie ewidentne wpłynięcie na wynik wyborów. Z chyba przekonaniem, wiarą, że to wpłynie tak, że władza tutaj zostanie skruszona, czy mocno nadkruszona i że w perspektywie paru lat Polska uzna ten dyktat. No, przecież możemy sobie wyobrazić, że gdyby doszła do władzy siła, która powiada, że by było tak znowu jak było kiedyś, no to ona ochoczo się zgodzi na to, że Trybunał Europejski odwołuje polskie ustawy pisowskie. Bo to też proszę zwrócić uwagę, to jest taki syndrom kiepskiego kaprala, jak to Wiktor Suworow w tych swoich wojskowych książkach pisał, że prawdziwy dowódca nigdy nie mówi, że przekazuje tylko czyjś rozkaz. Nie przychodzi i mówi, chłopaki, no musicie się wziąć tam, to wykopać tutaj taki dołek, bo kapitan kazał. Ja, wiecie, ja bym też bym sobie poleżał, no ale kazał. No to jest zero, tak? Prawdziwy kapral przychodzi, rozdziera się i mówi, wstawać, macie kopać dołek. Ja wam każę, ja, nie żaden tam, nie ma nikogo. Kto jest nade mną, to jest pan między mną. A my tu mamy polityków takich kiepskich, którzy by bardzo chętnie skorzystali z tego projektu. No słuchajcie, no trzeba. Unia kazali, no sędziowie z Europy powiedzieli, że to nie ma tych ustaw, prawda? I my tu musimy, jest oczywiście na to pewien elektorat w Polsce, więc myślę, że taka była rachuba, że tutaj się da polskimi rękami troszkę ten system naciągnąć. A jak już zostanie stworzony precedens, no to już, prawda, to jak jest precedens w Europie, no jest to, że okazało się, że Trybunał Europejski ma prawo zmieniać ustawy krajów członkowskich. Więc zacznie się rozpędzać. Ja się spodziewam, że to raczej by wywołało właśnie reakcję innych krajów członkowskich, które to zauważą i stwierdzą, że one sobie nie życzą, żeby jakiś paru ludzi, którzy się nawzajem wybierają, bo przecież w wypadku tego ETS-u czy mamy do czynienia z no, takim gremium, które nie wiem, jak jakieś tam komisje nadzorów finansowych, no, wybierają się same na zasadzie, bo my jesteśmy fachowcy i my wiemy, my się znamy jako ten i znamy się jako jedyni na tej wiedzy tajemnej, taka rada magów trochę jak u Sapkowskiego w tym świecie. I tym zakończymy. Dziękuję bardzo panu Rafałowi Ziemkiewiczowi. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, Artur Dowczyk. Reklama. Jak najlepiej radzić sobie ze stresem? Najlepiej radzić sobie z nim szybko. Wolny. Czas na informacje dnia. Pytanie o unormowanie sytuacji w PLL LOT. Zarząd spółki i związkowcy będą dalej rozmawiać. Przypominamy, tej nocy będziemy spać o godzinę dłużej. Gruzini są rozczarowani obecnymi władzami, jutro pójdą do wyborów. Joanna Skrzypiec, zapraszam. Kilkadziesiąt osób manifestowało poparcie dla pracowników polskich linii lotniczych LOT w czasie pikiety solidarnościowej zorganizowanej przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przed siedzibą spółki. Nad ranem, przypomnę, po ponad 7 godzinach negocjacji z zarządem związkowcy zawiesili strajk do poniedziałku do godziny 14. Adam Rzeszot, szef Związku Zawodowego Pilotów w LOT, ma nadzieję, że pokojowe rozwiązanie sporu. Jest to początek naszej drogi do unormowania sytuacji w polskich liniach lotniczych, do wprowadzenia normalności. Oczywiście strajk jest zawieszony, ale to nie znaczy, że chcemy w ten sposób pracodawcę szantażować. Nie. Naprawdę jesteśmy nastawieni na pokojowe rozwiązanie tego problemu, zakończenie i zamknięcie tych czarnych dni w historii polskich linii lotniczych. LOT, aby się one już więcej nie powtórzyły. Tam cały czas takie są. Związkowcy wrócą do rozmów w poniedziałek o godzinie 8 w siedzibie spółki.
Chorzowska prokuratura wyjaśnia sprawę wczorajszych wydarzeń w Urzędzie Miasta Świętochłowice. Istnieje podejrzenie, że doszło tam do nieprawidłowości przed drugą turą wyborów samorządowych. Wieczorem w magistracie pojawiła się policja. Prokuratura bada, czy wydarzenia mają związek z działaniami agitacyjnymi, mówi rzeczniczka katowickiej prokuratury okręgowej Marta Zawada-Dybek. Prokurator z prokuratury w Chorzowie podjął działania celem ustalenia, czy w związku ze zdarzeniem w piątku doszło do wykorzystania środków technicznych i osobowych Urzędu Miasta w Świętochłowicach dla celów jednego z kandydatów. Prokurator tutaj podjął czynności w związku z możliwością ewentualnego popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i działania na szkodę interesu publicznego. Sprawę zbadają śledczy. Mieszkańcy Świętochłowic zagłosują ponownie 4 listopada. Dziś będziemy spać o godzinę dłużej i zmieniamy czas z letniego na zimowy. I być może to jedna z ostatnich zmian czasu, bo Unia Europejska chce odejść od przestawiania zegarków. Obecnie czas zmienia większość krajów w Europie, przypomina dr Jacek Czekański z Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Żeby to ujednolicić, robią to wszyscy. Brytyjczycy też sobie przestawiają i Portugalczycy. Kraje Europy Wschodniej mają z kolei drugi problem. Tam za wcześnie robiłoby się ciemno, więc Grecja na przykład używa łącznie z naszymi wschodnimi sąsiadami, Białorusią, Ukrainą, czasu europejskiego plus jedna godzina. Mieszkańcy Katowic raczej ze zmiany czasu zadowoleni nie są. Teoretycznie mamy na tym zaoszczędzić, naszej w sensie energii i tak dalej, ale praktycznie według mnie, ja tego nie widzę. Nie, no moim zdaniem nie powinniśmy go przestawiać, ponieważ jest trzeba to uciekać, trzeba to uciekać, bo Weimara trzeba uciekać od zła, ale nie wiem, czy to jest słuszne, po prostu bawimy się z naszym zegarem totalnym i jeżeli mielibyśmy zjechać, moim zdaniem powinno się powoli przez cały dwa kraju, że tak trzaskać, chyba godzinę w lewo i w prawo. No dobrze, warto jutro rano sprawdzić urządzenie elektroniczne, bo tylko część z nich automatycznie aktualizuje czas. Gruzini są rozczarowani rządami ugrupowania Gruzińskie Marzenie. Wskazują na to sondaże poprzedzające jutrzejsze wybory prezydenckie. Mieszkańcy Tbilisi zwracają uwagę na rosnące ceny żywności, wzrost bezrobocia i przestępczości. W dniu poprzedzającym wybory prezydenckie kilku dziesięcioosobowa grupa i ciągle o te pieniądze walczą. W jaki sposób Polacy o te pieniądze walczą? Różnie, no, czasem i napaść kogoś w Parku Staruszewskim. Tutaj też zahaczyłyśmy o sprawę w Parku Staruszewskim, że jak napadają na ludzi, to ludzie nie reagują i nic nikogo nie interesuje. Może tak jakoś, gdyby neutralnie ktoś by uszedł, to by jeszcze zareagował, ale w tym barku był alas rad, ten dziad na dorobku. Dał się widocznie o utratę klientów i też nie zareagował, że to trzeba zadzwonić na policję. Przepraszam bardzo, że ktoś do mnie wpada do domu i jeszcze do barku i że on jest zagrożony, bo tu pod drzwiami stoi trzech morderców. No to chyba jego obowiązkiem jest wezwać policję, ale on tego nie zrobi i wychodzi. I tam jest szamotanina przy tym miejscu. W dalszym ciągu on nie dzwoni. No to facet jest współwinny wraz z tymi, którzy napadają, którzy mordują, którzy kochają. Niestety taka jest prawda. Trzeba się bliżej przyjrzeć. Dlaczego Polacy tak są, że nie udzielą pomocy w sytuacji, kiedy trzeba? A wtedy, kiedy nie trzeba, to zresztą o Warszawie. Pojechałam do centrum, żeby wieść kanapę. Istnieją poważne różnice stanowisk między starymi a nowo przyjętymi członkami europejskiej społeczności co do liczby przyjmowanych uchodźców. No zaczekaj mnie, coś tam tak się patrzy, że ja nie mogłam tej kanapki wieść. Potem poszłam, pojechałam na Pragę Południe z Moskwy Jarockiego. Znowu tam wszędzie ktoś mnie zaczepiał. Wszędzie. Tylko Polacy są tacy beznadziejni. Albo się gasią za bardzo. No bo wiesz, jak Jezus Chrystus wszedł na szatę, to trzeba było się gasić, trzeba było mu się przyglądać, trzeba było mu ponad okupać, bo to było medialne, w sensie moheryczne, w sensie, że jak jeden, to i drugi, prawda, że ja idę do sąsiadki się poradzić, że ja idę do sąsiadki się poskarżyć, że ja idę z sąsiadką się pośmiać, na nią się pogadzić, żeby wystąpić przeciwko człowiekowi jako trzeciej osobie, proszę tak. Także, proszę Państwa, w obecności osób trzecich nie powinno się nic zadać, nie powinno się nic zadać.
Polacy naukowi są profesorzy. Szukam zawodowców zainteresowanych współpracą w realizacji jego programu. Mówił o tym w śniadaniu w Trójce szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, upoważniony przez władze PiS do koordynowania rozmów o koalicjach w samorządach. Polityk powiedział, że rozmowy trwają na wszystkich szczeblach samorządu. Szukamy tych samorządowców, którzy tych formacji politycznych, tych ugrupowań, które są zainteresowane współpracą. Jesteśmy otwarci na wszystkie możliwości. Eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Kalinowski zarzucił Prawu i Sprawiedliwości, że chce przyciągnąć na swoją stronę samorządowców, proponując im stanowisko w spółkach Skarbu Państwa. Bezpośredniego ataku na zakupy się radnych, na przykład na Mazowszu, o czym my tutaj robimy. Tak. Plotkarstwo. Ja byłam u tego na przykład Zelewskiego, do niego przyszła ta latnica, to krzyżem podróż, ta wielka, podobna do tej chatki. Tak. No my się tak z tym Zelewskim zawsze się śmieją. Ale ona mówi, że ona mnie zna i coś tam gdzieś tam do tego Zelewskiego spotkała. Ja mówię, zobacz, Michał, że obok mnóstwo osób trzecich nie wygada żadnego. Jako ta rasowa jedynka. No mogłaby mi coś powiedzieć, ale tak. To jest jej gość. Na nich siedzi, ale no przez ulicy się zachowuje, prawda? Ja jej nie zapytam, a ona mnie jakby w obecności tego rozmawiała, chciałaby zapytać. No. Chodzi z ulicy, bo to takie typowo mokerowe jest. A ta uszałowa jest w dłoni papieża, a ta uszałowa jest. Obraz wiesz, wszystko bałwochalstwo. No. Także proszę Państwa, obrzydliwe jest podgrywanie się. Obrzydliwe jest obgrywanie się. Czy człowiek tego nie widzi? No. Wszyscy czują, że coś tu poszło później jest złego. Wszyscy czują, zaczynają czekać. To wiele spraw jeszcze pozostaje zagadką, między innymi właśnie to, kto rządził w 9 województwach. Sprawa jest jasna, jeśli chodzi o sejmiki lubelski, łódzki, małopolski, podkarpacki, podlaski i świętokrzyski. Tam samodzielną większość ma Prawo i Sprawiedliwość, z kolei samodzielną większość Koalicja Obywatelska uzyskała tylko w jednym sejmiku województwa pomorskiego, a więc koalicja jest na razie pewna tylko jednego województwa, no ale potencjalnie zakładając możliwość współpracy z Ludowcami, ta koalicja miałaby szansę na rządzenie w sejmikach województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego. Pana jest sprawa dobrze przesądzona i ta koalicja z Ludowcami zostanie podtrzymana, bo przypomnijmy, że bardziej umiłowali ciemność. Ludzie bardziej umiłowali ciemność. No i to się potwierdza w całej rozciągłości, proszę Państwa. No, ale jak wiesz, ten Mareczek, jak on tu się tłumaczy i mówi, żeby kłamać w zaparte, żeby użyć w zaparte, jak idzie do ZUS-u, idzie tu, idzie tam, teraz Sobieska, bo Janeczka nauczyła Krawcowa, której nikt właściwie nie lubił, nawet tych katolików, a bracia tej chłopki też się z niej podśmiewały. No i źle mi nie robiło, że się podśmiewała, ale ona nie była za Panem Bogiem za bardzo, przecież one to widziały, że ona szyje końca nie ma, wciąż na dorobku się dorobiła fortuny, pieniędzy, że ona najmądrzejsza, ona sobie w życiu poradzi, a skończyła fatalnie, bo się połączyła z córkami, które były wykluczone, które wcale nie były świadkami Boga na koniec swojego życia. Ze 35 lat nie była z córkami, to chyba sporo okres czasu. Połączyła się z nimi, one ten cały jej majątek wchłonęły i umarła. A Mareczek na policję poszedł a policja mówi, że miała prawo swoje kosztowne córki i tyle. Ja mówię, widzisz, trzeba było jej nie puszczać tam do tego Marysinka, gdzie tam ma Zalew Legrzyński, gdzie tam dalej od tej Pragi południe. Nie trzeba było ją tutaj na tej soli z kolei, prawdę południu, pilnować tę Janeczkę Zawiską, skoro ona ci pomogła, medle kuchni dała, wszystko rozmowy ci pomagała, ale kiedy też nie nawracała, tylko połutała ze sobą, że go bili, no ale Marek ten tyle, no to przecież on nie może tego pojąć, nie może, nie może. Ja też. Bo na okolicy, czy to jest scenariusz wykluczony absolutnie? Jeśli chodzi o...
kapłanów było wielu, no bo to są ci katolicy, kapłanów, czy kurwa, to tam ci byli w systemie rzymskim, a teraz ci w tym systemie mocharowych katolików. To są niepotrzebni, bo ci kapłani, kapłany, wiesz, Jezus jeden Chrystus siedzi na niebie i ten Jezus Chrystus. Powiem, że oni widać, to ma wpływ na wszystko, co dzieje się na ziemi, zwłaszcza, że każą nam wszystkim mówić, aby tak się mówić. Ojcze nasz, który jest w niebie, święty, polecy, królestwo twoje. No i te słowa modlitwy znamy, ale my znamy imię Bożego, prawda? Mamy święcie imię Twoje. Gdzie to imię Boże jako? Gdzie ono zostało zagubione? Dlaczego ludzie praktycznie nie znają imię Bożego? Znać nie chcą, drwią. Do tego doszło. Szatan diabeł po żydowsku tak umysły im odwrócił z drugiej strony, z drugiej manki, że jak usłyszą Jehowa, to normalnie dostają, wiesz, pryszczycy. I atakują te świadki, gdzie wolą. Jak świadkowie wejdą tylko na klatkę. Jak katolicy są wściekli z powodu imienia Bożego? Jachę, Jehowa. Przecież Jachę to jest nieboże. To trzeba się puknąć w łeb, żeby tak być przeciwnym Bogu i tak się dać diabłu zwieść, że oni są po prostu sługami diabła. No to 6000 razy imię Jahwe w Biblii występuje, a oni przeklinają tych, którzy to imię Jahwe propagują głosy. Trzeba potknąć się, trzeba pochwalić. Bardzo was chętnie traktuję, że ile razy słyszałam u pana Szymona Chodownika, że nie idziecie do wojska, że nie pijecie krwi, że wierzycie, że człowiek jest duchą, żywy człowiek, ba nawet każde wierzy, że jest duchem i kota żywa. A katolicy ludzie filozofię Platona od Komenina, filozofię dualizmu tak zwanego i dlaczego bezpartyjnych samorządowców w opolskim, od radnych mniejszości katolickich, Natomiast to jeszcze to się boli zimno. Tego typu poparcie miało miejsce, więc jest prawdopodobne, że zostanie utrzymane. Natomiast jeśli chodzi o bezpartyjnych samorządowców, to właściwie oni trzymają główne karty w ręku, bo od ich decyzji w kilku zależy to, jaka powstanie koalicja. A obi Przecież my tutaj mamy jak na patelni człowieka, który też pół roku siedział w więzieniu i oni pod stół wzięli całą tę prawdę. Cztery były sprawozdania z policji. Myśmy to wszystko czytali, przecież jak gwałcił dwóch piętnastolatków od tyłu jednego i drugiego. Tam myśli pan profesor, która z tych partii. No i to zostało umorzone, no to gdzie są matki tych 15-latków, gdzie są rodzice, gdzie babcia, gdzie dziadek, którzy przecież muszą bronić, muszą się stawiać i do prokuratury, a prokuratura umorzyła. Także proszę Państwa, o czym my tutaj mówimy? O czym my tutaj mówimy? Chodzi o to, że ludzie, którzy tacy, co z krzyżem chodzą, właśnie o tym mówimy, no, latają z krzyżami, po ulicach klęczą, przecież to widać, że to jest na pokaz, że to jest faryzeum. Z przypowieści faryzeuszy celnik wiemy, że faryzeuszowi nie będzie trzeba to celnikowi. Czyli że te firmy pożyczki, Assa, tak to finanse, profi kredyt, polikredyt, co tam brały na dużą litwę, no to po prostu te pożyczki, proszę Państwa, one... Jest to wyzwanie, że rządząca ma więcej, jak bez serca, bez uczuć, kiedy patrzymy na działanie w czasie, na przyszłość, to
są bezpartyjne, nie zależy na tym, aby w przyszłości dalej ten status utrzymać. Bo nie o to, w różnym konfiguracji. Ci aktem, którzy dzisiaj wykonują pewne prawa koalicyjne, to z tego za nich nic nie wynika na przyszłość. Bo nie ma tego ryzyka, że to pochłonie się przed partią rządową. To chodzi o partii. Panie profesorze, to jak ostatecznie ukształtuje się ta mapa władzy w zajmikach wojewódzkich, kto weźmie więcej województwa? Ale widzisz, dlaczego to nie robią sobie? Minister Ziobro mówi, że edukacyjne, żeby ludzi zastraszyć, żeby odebrać swoje pieniądze. Tego to nie robią. No to chyba nie zdążyło. Nasz Wodzińska, dokładnie, są to kolejne rzeczy. No to powinno być czarne, bo za Litwę w Polsce i od razu z miejsca za Litwę. A w takim razie dla której z tych partii, dla Prawa i Sprawiedliwości, czy PO będzie to sukces, a dla kogo będzie to porażką? My się tutaj o nowym układzie w samorządach. Trzeba im pomóc, dlatego że mamy widoczne uniwersytety konferencje. Że trzeba pomóc ludziom, którzy mają pożyczki. Myślę, że pozostałe formacje poza przyjściowe SSE przestały się w tych wyborach liczyć. W szczególności na razie posła Bułkowskiego, który nie ma ani jednego mandatu na poziomie kilku województw, nie ma bardzo coraz bliższą prezentację na poziomie powiatu czy gmin. Uprawiają prawo, co szczególnie pokazuje, że układ polityczny w kontekście worów konwentarnych się bardzo wykrystalizował. Mamy te informacje. Kupa z nich uchodzą w lice, więc modlą się pod górę i trzecia formacja, postrządowa, która ma taki trochę inny właśnie profil polityczny, ani taki propisowski, ani antypisowski. A poza nimi długo nic. Niektóre jakieś mikro polityczne, które mają mikro szanse na przygotowanie podobroczego godnej wyborach parlamentarnych. I tutaj musimy stawiać kropkę. Profesor Jacek Zaleśny, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Gorący temat. Temat. Rzecznik prasowy LOT-u Adrian Kubicki poinformował, że zwolnieni w trybie dyscyplinarnym pracownicy mogą wrócić do pracy w dowolnym momencie. Nad ranem, po ponad 7 godzinach negocjacji z rządem spółki, związkowcy z LOT-u zawiesili strajk do poniedziałku do godziny 14. Po wstępnych negocjacjach ustalono, że do pracy mają zostać przywróceni szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik, szef Związku Zawodowego Pilotów w LOT Adam Rzeszot oraz pozostałe 66 osób, które wcześniej zostały zwolnione w trybie dyscyplinarnym. Adrian Kubicki powiedział, że LOT jest gotowy na powrót pracowników. Mogą wrócić do pracy właściwie w dowolnym momencie. Teraz, jeśli zgłoszą się na zaplanowane loty, to te loty będą mogli wykonać. Jeśli chodzi o jakieś kwestie techniczne, czyli odblokowanie dostępu do różnych systemów załogowych, to to się właśnie teraz dzieje. Dokumenty, które będą poświadczały to, że te osoby wróciły do pracy, są już przygotowane. Więc to jest już tylko tak naprawdę kwestia techniczna. Zakładamy, że zgodnie też zresztą z komunikatem związków zawodowych, te osoby fizycznie, realnie wrócą do pracy najczęściej jutro, być może część z tych osób dzisiaj wieczorem. To jeszcze dodajmy, że zarząd LOT-u i związkowcy wrócą do rozmów w poniedziałek o godzinie 8 w siedzibie spółki. A naszym gościem jest teraz Dominik Sipiński, analityk lotniczy Polityka Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Spodziewał się pan takiego obrotu sprawy? Nie, i myślę, że zaskoczył on większość obserwatorów, zwłaszcza biorąc pod uwagę do tej pory bardzo sztywne stanowisko, zwłaszcza zarządu firmy, które nie chciało zaoferować żadnego kompromisu. Tutaj nagle zaoferował kompromis jednak daleko idący i wychodzący mocno naprzeciw oczekiwaniom związkowców, co na pewno w dużej mierze wynikało z jednak bardzo silnej presji społecznej, medialnej, a też wewnątrz firmy, na to, żeby ten strajk zakończyć i jednak pójść na, czy przynajmniej zaoferować ustępstwa. Na razie protest jest zawieszony, ale jeszcze wszystko może się zdarzyć i wcale nie musi to oznaczać, że konflikt został, czy zostanie w poniedziałek zażegnany. Jak pan sądzi, w którą stronę te rozmowy pójdą? Czy uda się porozumieć, czy jednak ten protest będzie eskalował? Na pewno zostało jeszcze do rozwiązania bardzo wiele spraw. Tak naprawdę cały ten merytoryczny aspekt strajku, od którego on się rozpoczął, nie został w żaden sposób na razie zaadresowany. Propozycja, która spowodowała w ogóle powrót do stołu, obejmuje tak naprawdę wycofanie działań, które zostały podjęte już w trakcie strajku, czyli zwolnień dyscyplinarnych, groźb odszkodowań wobec związkowców i tak dalej. Natomiast te kwestie merytoryczne nie zostały.
godzin poniedziałek rano na negocjacje wystarczy, bo to może być po prostu za krótko. Te sprawy są jednak bardzo skomplikowane i do tej pory stanowiska obydwu stron były od siebie bardzo daleko. No i dochodzi jeszcze konflikt personalny. Związkowcy jednoznacznie mówią, że oni oczekują dymisji prezesa Milszewskiego, który na razie dobrowolnie wycofał się z negocjacji, co w ogóle umożliwiło ich przywrócenie. Natomiast do dymisji z jego zapowiedzi wynika, nie zamierza się podać, a bez tego porozumienie takie ostateczne może być trudne. Powiedział pan, że najważniejsze rozmowy jeszcze przed nami, a właściwie przed związkowcami i zarządem spółki, tematy dotyczące spraw merytorycznych. I może przypomnijmy pokrótce, dlaczego związki zawodowe w LOT-cie strajkują, czego żądają? W największym skrócie chodzi o przywrócenie regulaminu wynagradzania z 2010 roku, co w praktyce oznacza przede wszystkim odejście od stosowania umów B2B, czyli zatrudniania przez spółki córki lotu, które podpisują umowy z pilotami, stewardessami, stewardami na jednostkowych działalności gospodarczych. Oczywiście chodzi też o wysokość wynagrodzeń, o kwestie z godzinami na lotu, ale to wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, żeby wrócić do regulaminu wynagradzania, który został wypowiedziany w czasach największego kryzysu lotu. A dlaczego zarząd spółki nie chce się na to zgodzić? Zarząd spółki nie chce się zgodzić, dlatego że to generuje koszty. Faktycznie ten stary system wynagradzania był dla spółki bardziej kosztowny, bo wynagrodzenia były mniej związane z nalotem, krótko mówiąc. W tej chwili pracownicy dostają przede wszystkim pensje czy wynagrodzenie związane z liczbą wylatanych godzin, natomiast w starym systemie była to stała pensja. I ten komponent zmienny był niższy. No i do tego dochodzi oczywiście już niespecyficzne dla lotu, ale dla całej polskiej gospodarki koszty związane z zatrudnianiem umowy o pracy. Wiadomo, że dla pracodawcy zatrudnianie na inne formy współpracy, czy to są umowy firma-firma, czy inne cywilnoprawne, dla pracodawcy jest to po prostu tańsze niż zatrudnianie na etat. Jeśli założymy, że zarząd spółki oraz związkowcy wrócą do rozmów i osiągną jakieś porozumienie, to będzie to porozumienie kompromisowe. Według pana, jak daleko obie strony tego sporu są w stanie zmodyfikować swoje wyjściowe stanowisko? Innymi słowy, jak ten kompromis mógłby wyglądać tak, aby on zadowolił obie strony sporu? W tej chwili trudno przewidzieć, jak daleko LOT jest w stanie ustąpić. Do tej pory spółka zapowiadała, że nie ustąpi w ogóle. Jednak ten zwrot związany z cofnięciem chociażby zwolnień dyscyplinarnych pokazuje, że jednak dynamika w locie się zmieniła i być może te ustępstwa będą dalsze. One muszą być, bo na pewno nie będzie tutaj, nie dojdzie do porozumienia, które będzie całkowicie po jednej ze stron. Związki zawodowe być może powinny rozważyć, czy bardziej zależy im na tym argumencie personalnym, czyli dymisji prezesa, czy na kwestii merytorycznej, czyli faktycznie zmianie sposobu wynagradzania, bo obydwu tych celów mogą nie uzyskać. A myśli pan, że Rafał Milczarski może spać spokojnie? To znaczy, czy jego sytuacja jest niezagrożona? Sytuacja prezesa Milczarskiego, czy pozycja jego w firmie na pewno bardzo osłabła i na pewno powołanie nowego członka zarządu, który równocześnie stał się negocjatorem ze związkami zawodowymi, pana Piechoty, pokazuje, że jakby w rządzie, czy w kancelarii premiera, która nadzoruje LOT, jest brak zaufania do tego, że prezes jest w stanie ten konflikt rozwiązać. To na pewno jest wyraz pewnego rodzaju nieufności wobec prezesa, ale od tego do całkowitej utraty tego zaufania i dymisji prezesa jeszcze długa droga, więc dużo na pewno zależy od tego, czy to porozumienie uda się wypracować, czy nie. Proszę Państwa, czy uda się z negocjacji poniedziałkowych, może przemawiać tutaj opowiada różne rzeczy, proszę Państwa, ksiądz Rydzyk jest zły, tam imperium jego. Trzeba tu opisać, że tam same oszustwa.
Proszę Państwa, no, my Polacy jesteśmy sterowani przez Niemców, przez Rosjan, przez Amerykę, przez... Jak tak się popatrzy na ten przekrój całej tej wioski w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na dobre 56, to się, ja to nie czytam wcale. Proszę Państwa, no to widać, że naród polski, to najczęściej polski, czasem się trafia arabka, czasem chinka i tak dalej. Nie. Naród polski jest niedowartościowany, proszę Państwa. Że za wszelką cenę Polacy chcą się dorobić w sensie takim, owszem, owszem, pieniążki, pieniążki, złoto, złoto, żeby mieć bogactwo, tak zabezpieczenie, tak, aspiracje, wycieczki, podróże, ale żeby być, żeby, proszę Państwa, mieć to kształcenie, prawda, uniwersyteckie, no niesamowity pęd do tej nauki, żeby być koniecznie, bo to gdzie tam po podstawówce, no to przecież to kim ja będę? I tak ludzie sobie myślą, no po prostu to zostało tak w ten sposób popularyzowane. Oczywiście, żeby to byli prawdziwi chrześcijanie, no to by tutaj dużo powiedzieli z innej strony całkiem, że apostoł Paweł porzucił wszystko dla Jezusa Chrystusa, że uznał kształcenie swoje za śmieci, że Bóg objawił prawdę prostaczkom. No już tak dosłownie i tak dosadnie powiedziane, jak krowie na rowie, no to już nie ma jak w Biblii, prawda? Także niech oni tu nie tłumaczą, że Biblii nie mogą pojąć, że Biblii nie mogą zrozumieć. A przecież Kościół katolicki dodatkowo zrobił Biblię w łacinę, prawda? Zamienił Biblię w łacinę, żeby skoro ta Biblia jest tak przekonująca człowieka wiary, no to trzeba coś tam pomieszać. No udało się Kościołowi katolickiemu, bo zresztą takie opowiadanie było zrozumieć Biblię. Świadku zobaczyłam książkę pod tytuł Fałszywy przyjaciel Biblii. Ja mówię, a już wiem o co chodzi. Albo jak świecką książkę Markiewicza w deszcie zobaczyłam na wystawie w oknie, że spadkobiercy krzyżackich tradycji. A już wiem o co chodzi. Swastyka papież w 12. Także proszę Państwa, no kupa śmiechu na wydechu. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro, Kuncika, Barbie Baby Langstrom, które proszę się nie denerwować, wszystko jest jakby na dobrej drodze. No ale my nie możemy się dzielić, tutaj z tego wynika, że Kościół katolicki się dzieli, że inni katolicy sądzą tak, a inni katolicy sądzą inaczej. W dowolnym momencie, zapewnia rzecznik polskiego przewoźnika Adrian Kubicki. Potwierdza, że uzgodniono to w czasie nocnego spotkania przedstawicieli protestującej załogi i zarządu PLL LOT. Trwający od 10 dni strajk został zawieszony... No, dyrektor psychiczny, wiesz, i teraz musi żałować, bo wstyd na cały świat, że Polacy są tacy kłótliwe dziady, wiesz, no. Które będą wracały, czy to z tych zwolnień dyscyplinarnych. Zdenerwuje się, że mądry głupiemu ustąpi, a to głupi mądremu nie ustąpi. Zagadło cię chwyci. Osób, które były w ostatnim czasie nieobecne w pracy, to nie była ta grupa protestująca, tylko grupa osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Część osób po prostu pozostanie jeszcze przez kilka dni na tych zwolnieniach lekarskich i tak naprawdę do pracy będą wracać stopniowo. Także czego on tam nie wyprawiał w tym domu dziecka, jak sobie podcinał na plepek, jak to, jak ja mówię, słuchaj, a co mnie to obchodzi, co ty wyprawiałeś w domu dziecka? Wszystko jest możliwe, że tam diabeł jest takim chytrym profesorem, że każdego podejdzie z domu dziecka, przecież wychowawcy nie jest w stanie wszystkiego dopilnować, żeby taki debil nie podcinał sobie na plecka. No, że słuchajcie, no debil, no, oni mieli takiego Pawełka w ogóle ze zespołem Downa, a przecież w grupie to taki jeden, dwóch, trzech mogło się trafić. Widocznie może nie mieli miejsca, może nie mieli, wiesz, specjalizacji. Jeden z drugim był. Często tak było, prawda, że człowiek człowiekowi na głowie siedział. Także proszę Państwa, no ja byłam u Marecka wczoraj, tak? No, przeżyłam szok, bo te mędy się na mnie rzuciły, chciały mnie zamordować. Normalnie wyszłam na klatkę i też chytrze, zadzwoniłam na policję, przyjechała policja po cywilnemu, no ale niepotrzebnie tam te kapcie dałam Mareczkowi, bo on drzwi tam przekręcił, a potem mówił, że to kluczem, ja mówię, nie kluczem przekręć, tak kłamie, jak cholera, bo drgawek na dupie dostał, dupa mu się zaczęła trząść, się przestraszył policji. Ja mówię, no to po co udaje te policje, po co te dziady katolickie udają tutaj też policję, bo wywiad taki, a że mnie znają, a że ta, że tamta.
No ja obiecałam raz Marekowi, wiesz, że on mi tam wpłaca przez bank, oczywiście moje pieniądze, to mu po 100 zł, tak się wygłupiłam, po 100 zł daje. No ale potem, wiesz, każdemu opłaci się, to nie za bardzo jest tak, o, możliwe. Ja mówię, zapłacę ci te litwę, zapłacę ci te litwę. I on tak na te litwę liczył, wiesz, jako ten Judasz żydowski, bo to Żydzi raczej, to oni nie brali litwy, a nie mogli ci prawdziwi, ani ci prawosławni, nie mogli brać litwy, a litwa jest karalna teraz, 3 lata więzienia. I on tak wierzył, że ja mu dam tę litwę, ale ja mówię, słuchaj, będę oddawała ci po 5 zł, po tyle jak ten firmom produktowym. Tłumy czytelników odwiedzają 22. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Hala Expo zamieniła się w największą w kraju księgarnię. Stoiska przygotowało ponad 600 wydawnictw. Można taniej kupić książki i zdobyć podpis autora. Duże są zniżki, dużo promocji, jest na pewno dużo więcej książek niż jak się idzie do księgarni czy do jakiegoś zwykłego sklepu. A raj dla czytających. Już kilka książek kupiłyśmy, ale czytamy głównie młodzieżówki, jeszcze kryminały i jakieś takie kobiece powieści, na przykład obyczajowe. No i dla dzieci, i historyczne dla męża, i kulinarna, i powieść do poczytania, także cały spektrum, cały przekrój. Od książek przechodzimy też przez różnego rodzaju śliczne zakładki i kubki, koszulki. Kulki, torby, więc tutaj jest naprawdę raj dla takich książkofilów. Targi książki w Krakowie potrwają do jutra. W Małopolsce posadzono szczep najstarszej winorośli świata. Krzew będzie rósł w skansenie w Wygiełzowie, niedaleko Chrzanowa. Ma upamiętniać